trucizna. Niewidzialny morderca. Które z tych zwierząt jest nieszkodliwe? A które groźne? Miałem nudności, dreszcze i nieregularne tętno. Co łączy kopalnie z masowymi zatruciami? Czy to, co zabija, może także leczyć? To niezwykle złożona substancja. Które zwierzę jest najbardziej jadowite? Co jest 6 milionów razy silniejsze od jadu grzechotnika? Wkrótce dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć. Wszystko, co powinniście wiedzieć, trucizny. Jakie skutki wywołuje ukąszenie grzechotnika? No to popatrzcie. To najgorszy przypadek ugryzienia, jaki widziałem. Doktor Sean Bush, największy amerykański znawca węży, próbuje uratować życie Ralpha Prado, który został ugryziony przez grzechotnika. Wąż pozostawał wczepiony przez 15 sekund. Nastąpił krwotok. Potem Prado zaczął się dusić. Ratownicy podawali mu tlen, dopóki nie został podłączony do respiratora. Rozpad tkanki powodował skurcze mięśni, które trwały aż 5 dni. Na dłoniach pojawiły się wielkie pęcherze. Puchnięcie ciała to jedna z reakcji obronnych organizmu. Przy dużej dawce trucizny powstaje duża opuchlizna. Jeśli nastąpi krwotok do mózgu, Ralph może umrzeć. Jest tylko jeden sposób, żeby go uratować. Przeciwciała. Uzyskuje się je po wstrzyknięciu małych dawek trucizny zwierzętom, głównie koniom. Ciało zwierzęcia wytwarza przeciwciała, które można wyizolować z pobranej krwi. Podanie przeciwciał człowiekowi powoduje neutralizację trucizny, zanim zdąży wyrządzić poważne szkody. Liczy się każda minuta. Jeśli trucizna spowodowała duże zmiany, nic nie powstrzyma śmierci. Za chwilę dowiecie się, jak dr Bush uratował pacjenta. Czy wiecie, czym jest trucizna? Czy jest to... każda substancja szkodliwa dla zdrowia lub życia? Szkodliwa substancja pochodzenia naturalnego? A może szkodliwa substancja pochodzenia zwierzęcego? Trucizną może być każda substancja szkodliwa dla zdrowia lub życia. Trujące mogą być węże, pająki, owady, rośliny i różnego rodzaju gazy. Toksyna to trucizna pochodzenia naturalnego, wydzielana przez zwierzęta, rośliny, bakterie lub grzyby. Trucizna pochodzenia zwierzęcego nazywana jest jadem. Jad jest więc również naturalną toksyną oraz szkodliwą trucizną. W zasadzie każda substancja może być trująca. Wszystko zależy od dawki. Wypicie 100 szklanek wody w ciągu kilku godzin może spowodować śmierć. Tak samo jak 40 filiżanek kawy. W 2004 roku prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko został otruty, a jego twarz została oszpecona. Była to przemysłowa trucizna dioksyna. Juszczenko twierdzi, że został otruty przez konkurentów na wiecu politycznym. Takie zniekształcenie twarzy nosi nazwę trądziku chlorowego. Innym efektem ubocznym była opuchlizna narządów wewnętrznych oraz owrzodzenia układu pokarmowego. Co mamy z tym wspólnego? Każdy z nas ma dioksyny w swoim organizmie. Powstają wskutek spalania niektórych substancji, np. węgla lub śmieci. Jest to również produkt uboczny przy produkcji plastiku i pestycydów. Obecnie dioksyny są niemal wszędzie. W powietrzu i w jedzeniu.
Przeciętny człowiek wchłania 1 miliardową część grama dioksyn dziennie. Ich poziom w ciele juszczenki jest 6000 razy większy. Nawet w małej dawce dioksyny mogą powodować cukrzycę, próchnicę i endometriozę. W 2001 roku z inicjatywy ONZ podpisano porozumienie redukujące poziom emisji dioksyn do atmosfery. Czym najczęściej zatruwają się dzieci poniżej 6 roku życia? Kosmetykami. Czy te zwierzęta są groźne, czy nieszkodliwe? Tarantula. Wygląda strasznie, ale nie jest zbyt jadowita ani agresywna. Atakują tylko w razie zagrożenia. Tarantule mogą być małe i bardzo duże. Ich ukąszenie jest równie groźne, co użądlenie przez pszczołę. Nie zanotowano śmiertelnego przypadku ukąszenia przez tarantulę. To jest pitohui. Co dziwne, wydziela jad przez skórę. Żyje na Nowej Gwinei. Dotknięcie go powoduje pieczenie, swędzenie, a w końcu odrętwienie skóry. To jest heloderma. Jeden z dwóch gatunków jadowitych jaszczurek na całym świecie. Ich ślina zawiera bardzo szybko działającą toksynę. Po ugryzieniu czułem pieczenie w tym miejscu, ale potem pojawił się ból w piersi. Wtedy zacząłem się martwić. Gdy trafiłem do szpitala, miałem nudności, dreszcze i nieregularne tętno. I wreszcie piękny motyl, zwany monarchą. Wygląda niegroźny. Ale jego larwy żywią się trującymi roślinami. Po przemianie w motyla trucizna jest wciąż w ich ciele. Jad jest zbyt słaby, by zabić człowieka, a nawet małe zwierzę. Ale ptak, który ją połknie, przekona się, że wybrał zły posiłek. Eksperci uważają, że bardziej prawdopodobny jest atak bronią biologiczną lub chemiczną, niż kolejny zamach, jak ten z 11 września. Zgodnie z rezolucją ONZ z roku 72, świadomie roznoszone choroby mogą być uznane za trucizny. Wywołanie epidemii ospy na dużą skalę spowodowałoby śmierć 30% populacji zarażonych. Czy łatwo można przeprowadzić taki atak? Na szczęście nie. Niemal każdy człowiek urodzony przed 70 rokiem został zaszczepiony przeciwko ospie. Trzeba być bardzo blisko zarażonej osoby, żeby narazić się na ryzyko. A co z wąglikiem? Po zamachu z 11 września na pocztę trafiły przesyłki z zarazkami tej choroby. Jednak wytworzenie nawet małej dawki zabójczej wersji tej choroby jest trudne. W wyniku zamachów listowych zarażone zostały zaledwie 22 osoby. 5 z nich zmarło. A broń chemiczna? Zaledwie 1 mg sarinu może zabić człowieka w ciągu minuty. Na szczęście trudno zdobyć bojową wersję tej trucizny. W 1995 roku członkowie sekty Najwyższa Prawda wypuścili ciekły sarin w tokijskim metrze. Ciecz zaczęła parować, przechodząc w bardziej niebezpieczny stan skupienia. Zginęło 12 osób,
a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Podobny atak z wykorzystaniem bojowej odmiany sarinu mógłby zabić dziesiątki tysięcy ludzi. Za chwilę. Czy macie trucizny w domach? A potem? W tej norweskiej kopalni kryje się wybawienie w przypadku skażenia całego świata. Ile osób rocznie ginie od ukąszenia jadowitych węży?